Dzień dobry Państwu, witam Was po raz kolejny. Dzisiaj porozmawiamy sobie o cholesterolu. Cholesterol to ta substancja, która często wzbudza emocje wśród pacjentów, lekarzy, dlatego że podejrzewana jest o to, iż przyspiesza procesy miażdżycy, iż powoduje wystąpienie zawału, bądź też innych incydentów naczyniowych w obrębie naszych naczyń krwionośnych. Proszę Państwa, cholesterol to substancja, która pełni określoną rolę w naszym organizmie. To nie jest nic złego. Z cholesterolu powstają hormony, powstaje witamina D3. On jest potrzebny. Oczywiście uważa się, przynajmniej większość lekarzy tak uważa, że wysoki poziom cholesterolu jest dla naszego organizmu szkodliwy. A konkretnie jest szkodliwy dla naszych naczyń krwionośnych, gdyż prowokuje powstawanie miażdżycy. Czy faktycznie tak jest? Różne są na ten temat zdania. Jedno z nich, które w tej chwili dominuje ta opinia w przekazie lekarskim, to jest to, iż rzeczywiście poziom cholesterolu powinien być coraz niższy. W latach 90. uważano, że poziom cholesterolu na poziomie 250 mg/100 to jest właściwy poziom cholesterolu. Dziś uważa się, że ten właściwy poziom cholesterolu całkowitego to 190 mg/100. A to jeszcze u ludzi zdrowych, bo u ludzi chorych z cukrzycą, z nadciśnieniem, chorobą wieńcową, uważa się, że ten poziom cholesterolu powinien być nawet 175 mg/100. Cholesterol ma swoje frakcje i frakcja LDL cholesterolu jest zwana złym cholesterolem. Tego się pacjenci i lekarze boją najbardziej. A druga frakcja HDL zwana jest dobrym cholesterolem i uważa się, że poziom tego złego powinien być taki, aby nie przekraczał on 100 mg/100, u ludzi chorych, a u zdrowych 110. Natomiast poziom tego HDL-u, czyli tego dobrego, powinien u mężczyzn być powyżej 40 mg/100, a u kobiet powyżej 50 mg/100. Te wartości, o których mówimy, bada się w surowicy krwi oczywiście i ważnym elementem jest to, aby pacjent, który jest badany, czyli ma pobieraną krew, 12 do 14 godzin był na czczo, a żeby 16 godzin nie jadł substancji zawierających w swoim składzie tłuszcze zwierzęce. Na przykład taką substancją jest ser, nawet biały, tłusty, także proszę o tym pamiętać. Ale wracając do tego poziomu cholesterolu, jak ten poziom cholesterolu można obniżyć? Oczywiście głównym takim lekami, które stosuje się w obniżeniu poziomu cholesterolu są tak zwane statyny. Te statyny to substancje, które hamują biosyntezę cholesterolu w obrębie wątroby i te substancje mają redukujący wpływ na poziom cholesterolu, ale też mają swoje działania niepożądane. Czasami mogą uszkodzić wątroby, czasami mogą uszkodzić mięśnie. Uważa się, że zwiększają prawdopodobieństwo zachorowania na cukrzycę, więc nie są do końca dobre. Zatem warto, by tak stosować te statyny, aby dawka tych statyn była stosunkowo niska, czyli żeby uzyskać efekt redukcji poziomu cholesterolu, ale najniższą możliwą dawką. I aby to uzyskać, można stosować pewien sposób. Otóż często, przynajmniej w naszym Centrum Ziołolecznictwa, stosujemy taki sposób, że razem ze statynami stosujemy u pacjentów również preparaty naturalne, na bazie na przykład karczocha, liścia karczocha. I wtedy uzyskuje się redukcję poziomu cholesterolu zalecaną w danym modelu, ale niższą dawką statyn, co jest korzystne dla pacjenta. A jakie zioła wchodzą w skład tych preparatów, które można stosować do obniżenia poziomu cholesterolu? Tak standardowym, tym ziołem sztandarowym jest ziele karczocha, zwane też liściem karczocha. Karczoch redukuje poziom cholesterolu, zwłaszcza dlatego, że zmniejsza jego biosyntezę w wątrobie, działa antyoksydacyjnie oraz obniża poziom trójglicerydów. Karczoch dobrze jest łączyć z innymi substancjami ziołowymi, na przykład takimi jak miłożąb japoński. Miłożąb zapobiega zakrzepicy naczyniowej, poprawia krążenie krwi, zwłaszcza mikrokrążenie, jest w ogóle świetnym lekiem naturalnym, który stosowany jest w naczyniach krwionośnych. Łączenie karczocha oraz miłożębu japońskiego jest modelowym przykładem
takiego właśnie dobrego preparatu, który redukuje poziom cholesterolu. Z moich obserwacji wynika, że stosowanie tylko i wyłącznie takiego połączenia może 20 do 30% zmniejszyć nasilenie poziomu cholesterolu. Oczywiście nie tylko zioła leczą obniżają poziom cholesterolu. Właściwa dieta oparta o dietę z basenu Morza Śródziemnego, czyli duża ilość owoców, warzyw, ryby morskie, mała ilość pieczonych, smażonych mięs. To jest bardzo korzystny element takiego właśnie działania. W naszym środowisku, w naszym klimacie można też korzystać z oleju, z lnu. Lniany olej również ma dużo tych kwasów omega-3, które obniżają poziom cholesterolu w surowicy krwi. Do obniżenia poziomu cholesterolu łącznie z karczochem może być użyty również inny preparat, inny surowiec zielarski, jakim jest ostropes plamisty. Ostropes plamisty, który zawiera w swoją sobie życiodajną i cudowną substancję zwaną silimaryną, ma pozytywny wpływ zwłaszcza wtedy, kiedy musimy stosować statyny u osoby, która ma uszkodzoną wątrobę, ewentualnie która sobie w badaniach laboratoryjnych zauważyła, że podwyższony jest poziom aspart bądź allat. Bo jak Państwo wiecie, a jak nie wiecie, to macie to wiedzieć, jeżeli stosuje się statyny, należy badać transaminazy, czyli allat, aspart, żeby badać, czy wątroba nie została uszkodzona, ale też CPK. To jest taki marker, który pokazuje, czy mięśnie są uszkodzone. Statyny mogą być groźne, zwłaszcza jeżeli chodzi o ludzi starszych. Zresztą, jeżeli chodzi o ludzi starszych, to w ogóle trzeba pomyśleć nad tym, czy warto obniżać poziom cholesterolu. Bo są prace naukowe, które mówią, że redukcja poziomu cholesterolu u osób powyżej 80 lat życia, wtedy wcale nie przynosi dobrych efektów, a wręcz przeciwnie, czyli nie przedłuża długości życia. Ale wróćmy do tych ziół, bo przecież o tym mamy rozmawiać. Więc ta silimaryna połączona z tym, że znakomitym karczochem może znakomicie wpływać na redukcję poziomu cholesterolu, ale też działa ochronnie na komórki wątrobowe. Także mamy dwa w jednym: dobre działanie na wątrobę oraz redukcję poziomu cholesterolu. Inną substancją, którą również pragnę zarekomendować z całą szczerością i z całym uznaniem, jest resweratrol. Resweratrol to substancja, która znajduje się w winie czerwonym. Ta substancja ma prozdrowotne działanie, ma ogromną ilość badań naukowych, które potwierdzające jest znakomite prozdrowotne działanie, między innymi w przypadku choroby wieńcowej, między innymi w przypadku uszkodzenia naczyń przez miażdżycę. Ona, ten resweratrol, produkuje tlenek azotu, taką substancję, która rozszerza naczynia krwionośne. Resweratrol powoduje zmniejszenie się incydentów zakrzepowych, jest takie badanie naukowe, powoduje zmniejszenie nasilenia zmian w obrębie naczyń krwionośnych, zmian miażdżycowych. Ale co ciekawe, większość naukowców uważa, że resweratrol nie obniża poziomu cholesterolu. Jest mało badań w tym kierunku, ale tak wpływa na ten cholesterol, że on nie uszkadza. A dlaczego? Dlaczego tak wpływa? Dlatego, że cholesterol może być w naszej krwi pod postacią samego cholesterolu albo rodnika cholesterolowego, czyli tak zwany oksycholesterol. Ten oksycholesterol dużo silniej uszkadza nasze naczynia krwionośne niż zwyczajny cholesterol. Ale jest jedna ważna rzecz. Resweratrol, który znajduje się w winie czerwonym, oczywiście może być pity pod postacią czerwonego wina. Dlaczego nie? Ale są różne osoby, które tego wina pić nie mogą. Tam jest alkohol, prowadzimy samochód, pracujemy. Dlatego najlepszym rozwiązaniem byłoby podawanie tego cholesterolu w postaci kapsułki, ale tak się nie da. Resweratrol powinien być podawany w postaci kropli, najlepiej podjęzykowych. Dlaczego? Dlaczego nie kapsułek? Prawda? Przecież kapsułki bardzo łatwo można zażyć, nie ma alkoholu. Otóż nie jest to takie proste. Resweratrol, który dostaje się do jelit i jest wchłaniany wątrobową żyłą wrotną, idzie do wątroby i w tej wątrobie jest całkowicie rozkładany. Czyli blokuje wątrobę. Resweratrol w postaci kapsułek nie może być stosowany łącznie ze statynami, bo powoduje zaburzenie ich metabolizmu. A podawany pod język, w niskiej dawce, czyli w takiej, jak jest w winie czerwonym, jak najbardziej. Dlatego kilkanaście kropli pod język od razu się wchłania do krwi i idzie na nasz obwód. Nie do wątroby, tylko do serca, mózgu, nerek, do naczyń krwionośnych. Stosowanie resweratrolu w postaci kropli podjęzykowych to
jest właściwy sposób podawania tej substancji. Tak więc reasumując, jeżeli mamy podwyższony poziom cholesterolu i lekarz zalecił nam stosowanie statyn, zastanówmy się, poprośmy tego lekarza, może by Pan przedyskutować z nim, czy trzeba te statyny w takich dawkach, czy ten efekt nie można osiągnąć z użyciem również ziół. Pomyślmy też o resweratrolu. Resweratrol ma ogromne ilości badań korzystnie wpływających, że on pokazane w tych badaniach są naprawdę dowody naukowe na to, że jest znakomitym substancją profilaktyczną nie tylko w przypadku chorób krążenia, ale też chorób nowotworowych, skóry. To jest znakomita prozdrowotna substancja. Jeżeli to wszystko przemyślimy, wtedy możemy się zastanowić nad tym, czy nie dałoby się tego cholesterolu obniżyć w sposób bardziej naturalny. Dziękuję Państwu za dzisiejszą uwagę i mam nadzieję, że w przyszłości również będę mógł coś miłego i mądrego Państwu powiedzieć. Dziękuję. Jeżeli Państwu się spodobało, to prosimy o komentarze, o udostępnienie tego w internecie. Jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo prosimy o nadsyłanie ich drogą poczty elektronicznej. Mam nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć.